Siemanko, z tej strony Łysy z Fify. Jeżeli chcecie kupić najtańsze i najbezpieczniejsze coinsy na każdą platformę, zapraszam Was serdecznie do FIFA Coins Land. Po podaniu hasła Nexium 8% gratis. Możliwość płacenia PaySafe Cardem. Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z Wami serdecznie w kolejnym odcinku z kolumbijskich bestii, tak jest. A dzisiaj całe spotkanie, no ale najpierw chciałbym Wam zaprezentować zmiany, jakich sobie dokonałem w naszej drużynie. Mianowicie na środkowego pomocnika defensywnego sprowadziłem Guarina, którego tak na dobrą sprawę chcieliśmy mieć od samego początku w tym składzie. No i na prawą obronę wylądował już Arias, czyli ten podstawowy prawy obrońca. Dobra, w każdym razie lecimy sobie do kolejnego spotkania, do pierwszego i ostatniego w sumie w tym odcinku, bo cały mecz. Jeżeli pytacie się, dlaczego jestem taki zachrypnięty i mam trochę dziwny głos, to już Wam odpowiadam. Dzisiaj u nas w szkole nasze liceum grało przeciwko drugiemu konkurencyjnemu liceum z mojego miasta. Graliśmy sobie mecz w siatkówkę. No i przewodziłem, że tak to określę, pseudonimie, przewodziłem grupie kibiców, w związku z czym rzucałem jakieś przyśpiewki, w ogóle to była po prostu jakaś masakra. Nie dość, że się teraz zrobiłem łysy, to rzucam cały czas przyśpiewki jakieś, rzucałem, wyglądam jak typowy kibol. Brakowało tylko, żebym miał jeszcze, żebym odpalił jakieś race czy coś takiego, bo i tak latałem z taką tubą, z taką na sprężone powietrze. W każdym razie, jak widzicie, darłem się niemiłosiernie, ale opłaciło się, bo wygraliśmy 3-2 w tiebreaku. Naprawdę dziewczyny się spisały i udało się wygrać mojemu liceum 3-2. Dobra, w każdym razie lecimy sobie już ze spotkaniem. Dobra, mamy przeciwnika, zagramy sobie w tych strojach Moro, które naprawdę bardzo mi się podobają, trafiłem je w otwieraniu paczek, więc zobaczmy sobie na skład naszego przeciwnika. Kubek 808. Pierwszy skład, zgranie 100%, ocena 76, no i od razu w oczy się nam rzuca Grosicki na prawym skrzydle. Skład, szczerze powiedziawszy, naprawdę fajny, fajnie skonstruowany, więc będzie zdecydowanie wyrównany mecz, ale to wszystko jeszcze zobaczymy. Dobra, El Monumento. Dobra, w ogóle jak Wam powiem, jaki ostatnio meczek sobie trafiłem, to była jakaś kpina po prostu. To, co teraz serwery odpieprzają, to jest naprawdę, no ludzie, no nie da się grać w pewnym momencie i jak liczyłem, że chociaż wtedy nie może rozłączyć, to nie, wtedy mnie nie rozłączyło. O co chodzi, już Wam tłumaczę. Odpaliłem sobie, jak gdyby nigdy nic, sobie normalnie mecz, chciałem sobie zagrać po prostu mecz w Ultimate, tak na lajcie sobie grałem Bundesligą. No i odpala się na mecz, zielone połączenie, że bardzo ładnie, żadnego opóźnienia, ani nic, zielono, wszystko elegancko. No, odpalamy mecz i cały mecz to był pieprzony pokaz slajdów. No nie wiem, 10 klatek na sekundę? Mniej, zdecydowanie mniej. To było po prostu ruszali się jak, no nie ogarniam tego, cały mecz był pieprzony slow motion. Ja w końcu po 20 minutach katorgi stwierdziłem, dobra, pierdziele, to mogę przegrać, ale mam to wywalone, po prostu sobie zminimalizowałem grę. A FIFA naprawdę powinna coś naprawić, bo to nie była ani moja wina, ani przeciwnika. Chwila! No i dobra, udało się nam już dodać bramkę w 5 minucie. Victor Ibarbo, tak jest, po świetnym rajdzie Pavona umieszczał piłkę w siatce w 6 minucie. Dobra, kontynuując, to była totalna masakra, bo no nie dało się grać na dobrą sprawę, w ogóle mój łeb się błyszczy jak jajko jakieś. Nie dało się tak całkowicie grać, było takie slow motion, stwierdziłem po 20 minutach, dobra, nie, ja podziękuję. I wiecie, co wam powiem? Zdążyłem sobie obejrzeć cały odcinek Hell's Kitchen w trakcie i mecz się nie skończył. Czajcie, to teraz sobie wyobraźcie, jaka była prędkość. Jak normalnie mecz trwa z jakieś 15 minut, to wyobraźcie sobie, że ja zdążyłem obejrzeć serial, który trwa godzinę na IPLi. I wtedy jak już się skończył, już się pojawiły napisy końcowe Hell's Kitchen, odpalam sobie z powrotem FIFA, z paska i mecz się jeszcze nie skończył, była bodajże 88 minuta, więc naprawdę pokmincie, że temu gościowi się w ogóle chciało, ja tam patrzę, ten gościu wygrał ze mną tam 11-0, o super, goleś, naprawdę zmarnowałeś godzinę swojego życia, żeby tylko zgarnąć 3 punkty. Ja po prostu sobie zminimalizowałem, miałem w tym wolone, wolałem wykorzystać ten czas jakoś lepiej, a nie żeby po prostu się męczyć z serwerami EA, co no de facto robimy w każdym odcinku i za każdym razem, jak tylko odpalimy grę. Dobra, Castillo jest na skrzydle i Castillo sobie zejdę tutaj do środka. Ah, fuck, zrobię ślizg. Trochę mnie też de facto kciupnie na pierwsza, bo w ogóle to, jak kibicowaliśmy, to była magia. Ogarnęliśmy takie tuby, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że nie, to jest za mało. To wybiegłem z sali i poleciałem po śmietniki na segregację. Wyciągnąłem śmieci z tych śmietników, tak, że były same kuby. Wziąłem dwa kuby, poleciałem na sali, zaczęliśmy napieprzać jak w bębny. Rękami zaczęliśmy napieprzać, naprawdę mówię wam, takie wsparcie poszło. Dziewczyny później, jak mówiłem po wygranym meczu, że chyba to po prostu tą wygraną to zawdzięczają kibicom po prostu, bo takie im wsparcie zafundowaliśmy, że to była masakra. Quintero z Kubańcu, co ty takie mi fikusy tutaj robisz? No, więc naprawdę, no, o chwila, skurcibyk. No, więc naprawdę
jak się chce, to się da zrobić po prostu coś do kibicowania, do wspierania swojej drużyny ze wszystkiego. Mi się udało zrobić to ze śmietników, całą salę po prostu tak ruszyliśmy, że dziewczyny mówiły, że wow, no takiego wsparcia to dawno nie miały na meczu. I o to chodzi, wydaje mi się, w całym sporcie, że po prostu sport łączy, a nie ma różnić ludzi, więc to było naprawdę... Dzisiaj zobaczyłem całe piękno sportu, całe piękno na jakiegokolwiek sportu, czy to by była piłka siatkowa, czy to ten. Podchodzili do mnie już koledzy i mówili, że jak będą grali w basketa, jak będą mieli turniej w koszykówkę, to że też chcą po prostu coś, czy by się dało zrobić też taki doping. No to jest naprawdę coś pięknego. Dobra, temat PGA też trzeba go poruszyć. PGA de facto poruszyłem ten temat i w relacji oczywiście, i też w specjalu na 30 tysięcy. To wyjaśnię, dlaczego jestem łysy dla tych, którzy nie widzieli specjala, a jak nie, no to naprawdę polecam wam obejrzeć, bo trochę bekowy, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. O co chodzi jeszcze raz z PGA? PGA naprawdę jako impreza wyszła słabo. Po prostu słabo. Ja się spodziewałem zdecydowanie więcej, jak każdy chyba youtuber, który tam przyjeżdżał. To jest też wypowiedzi wielu youtuberów, którzy powiedzieli, że PGA na dobrą sprawę tworzą youtuberzy, którzy nawet nie wiedzą, jak wielu ludzi po prostu im tam przyciągają. Naprawdę. Gdyby nie chęć spotkania się z wami jako widzami, to nie wiem, czy bym pojechał na to PGA, bo ani się jakoś super specjalnie nie zapowiadało. Jedyne, na co byłem napalony, że tak to określę w cudzysłowie, to z Jacobem się napaliliśmy na nowy gameplay z Wiedźmina Trójki. No, niestety ostatecznie go nie zobaczyliśmy, bo poszliśmy na El Clasico do baru, no więc cóż, niestety. Ale... oj, Quintero, skurcz, byku! Ale ogółem to coś, co powtarzałem za każdym razem, że sama PGA jako event naprawdę słabo, słabo, panowie, musicie się postarać, żeby to tutaj jeszcze przyjmowało ludzi naprawdę. O, dobra, bo nawet w taki dziwny sposób, nawet się nie spodziewałem, że tak może umieścić piłkę w siatce. Jeżeli chcecie dalej zgarniać ludzi na tą imprezę, to musicie pomyśleć o tym, żeby coś się tam działo więcej. Bo naprawdę, to nie było ani super ciekawe, ani nic z tych rzeczy. Niektóre... dobra, powiem wam tak. Zadaj mi to pytanie nawet na prywatnym czacie na Facebooku. W ogóle na prywatnym czacie na Facebooku bardzo dużo piszę z widzami, więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania, tylko błagam was, nie pytania w stylu: mam procesor Nvidia taki i karta graficzna, dlaczego mi nie działa FIFA? Dlaczego? Bardzo was proszę nie o takie pytania. Bardzo dużo piszę z widzami, to możecie nawet, no tylko tak jak mówię, na takie pytania w miarę normalne, a nie na takie, że dlaczego mi nie działa FIFA, mam taką kartę, taką i taką. Nexion, dlaczego ścinają się serwery EA? Ja nie jestem supportem EA. Ja też ich hejtuję, bo to, co nam wypuszczają co roku z serwerami, to jest jakaś kpina. I oczywiście to jest wina końcelerów, tak jest, a to, że nasza gra nie umie ruszyć na PlayStation 4, Xboxie, na każdej platformie, na jaką została wydana, to... To jest wina, tak. To nie jest ich wina, oni wydali nam produkt idealny. Dobra, cyk. No więc, wracając do tego, co mówiłem, pytaliście mnie dużo razy: Nexion, jakie były dla ciebie dwie najfajniejsze rzeczy na PGA? Po pierwsze byli to widzowie, po drugie hostessy, koniec, naprawdę. Chociaż niektóre hostessy też nie były takie luksusowe, ale niektóre, no niektóre było naprawdę, było na czym zawiesić oko zdecydowanie, nawet na moim Instagramie. Instagram.com/Nexion, zapraszam was serdecznie, Nexion przez trójeczkę, jeżeli nie macie mnie jeszcze zafollowowanego, to zafollowujcie. Fotkę, którą sobie dodałem z jedną hostessą, naprawdę były takie niektóre, na których można było śmiało zawiesić oko, ale niektóre to też jakieś takie szały nie było, były, żeby po prostu być i tyle. No. A co do samych targów, naprawdę wydaje mi się, że EA musiało... Xbox musiało konkretnie zapłacić PGA za to, żeby były same Xboxy praktycznie na wszystkich stoiskach na PGA 2014. Były dwa PlayStation 4 i to było takie poboczne stanowisko, praktycznie nawet widziałem tylko to z daleka, nawet na nich nie grałem i na nich była bodajże FIFA 14, czajcie to? A wszystkie pozostałe gry, czy Drive Club, czy co tam jeszcze było? Kurde, Test Drive Only, nie, chyba nie, no nie wiem, w każdym razie Drive Club, FIFA, Assassin's Creed Unity, wszystko było na Xboxa. W ogóle na Assassin's Creed Unity, na Assassin's Creed się tak zawiodłem, że to była masakra. Ludzie, ta gra tak klatkowała. Jeżeli się interesujecie Assassin's Creedem, to musicie kojarzyć scenę z nowego zwiastunu, gdzie po prostu jest super, że się przedziera Assassin przez cały tłum ludzi pod katedrą Notre Dame, tyle jest po prostu ludzi, że to jest masakra, każdy ma swoją odrębną animację i to wszystko jest elegancko, luksus, pabon, spieprzyłem, dobra, mniejsza z tym. No, i ta misja była dostępna na Xboxie One. I wiecie co? Stwierdziłem sobie, a zobaczę możliwości, bo się ciała mi gra przy samym bieganiu. Ja tak sobie myślę, wy chyba sobie ze mnie jaja robicie. Oddajecie taki produkt, który ma za 2 tygodnie premierę i dajecie taki produkt, naprawdę EA? Boże, EA, przepraszam, już od razu na EA. Ubisoft i Xbox One się naprawdę popisali. Przepraszam, muszę odkaszlnąć, bo mi już chrypka mi naprawdę do
do kucza i to ostro. No. 5 sekund tutaj. O, jak Quintero mi się przedarł bez żadnego triku. Dobra, sypniemy sobie z daleka. Nawet ładnie. No, więc rzuciłem sobie bombę dymną. Pomyślałem sobie, ajolo, zobaczę co tam się stanie. Przepraszam was bardzo. Rzuciłem sobie bombę dymną, myślę sobie, ajolo, zobaczę co się stanie i to wszystko. Gra mi się ścięła. Po prostu nie mogła przetworzyć tylu poruszających się postaci naraz i mi się po prostu ścięła gra. Ja naprawdę patrzę na to i po prostu nie wierzę. Po prostu nie wierzę w to, co się dzieje. Gra ma premierę za 2 tygodnie, zaczyna się przy tym, gdzie za dużo postaci się porusza na ekranie. No naprawdę? No naprawdę? Dobra, chwila i barbko, i barbko, i barbko, kurde! Mogę zrobić tutaj The Spin, to by to miało zdecydowanie lepszy efekt. Dobra, no i pierwsza połowa zakończona zdecydowanie naszym prowadzeniem. 2 do 0 tutaj nasz przeciwnik. Nie istnieje tak na dobrą sprawę, bo tylko 2 strzały, 1 celny, my 9 strzałów i 4 celne. No więc dobra, lecimy sobie z drugą połową oczywiście od razu. Tutaj Grosicki z dziewiąteczką na plecach chce nam zagrazić, ale to mu się nie uda, bo tutaj jest Zapata! No, a Grosickiego trochę poniosło, pomyślał sobie, ajolo, sypnie, BOOM! I nie wyszło. Dobra, spytaliście mnie, dlaczego mam FIFA po angielsku, to dlatego, że chcę mieć angielski komentarz. To jest zdecydowanie, angielski komentarz jest zdecydowanie fajniejszy, więc jak gram Ultimate, to wolę mieć angielskich komentatorów, a jak gram po prostu karierę, no to mimo wszystko Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz nadają takiego lepszego klimatu tej karierze, gdy polski komentator komentuje polską ligę, prawda? Prawda, tak jest, tak samo się o to też się was pytałem na Facebooku, więc jeszcze raz powtarzam. Jeżeli macie Facebooka, a nie macie mnie zalekowanego, śmiało wbijajcie, ponieważ tam się dowiadujecie praktycznie wszystkiego o tym, co się dzieje na moim kanale, co się będzie działo nowego, wszystko. Zapraszam bardzo serdecznie. Ja mogłem już oddać tą piłkę, ale dobra, 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 fuck! Dobra, i sypniemy, aj olo! Ole przypieprzył z miejsca, nice! Dobra, tu jest fra... Oj! Co? No, czemu mi się odbijacie o samego siebie w obronie? Co to ma być? Franco mi się odbił od Zapaty i wpadł mi w pole karne, jak rozgrzany nóż w masło. Nie podoba mi się. W ogóle ciężko mi się robi tiki prawą gałką, bo jak dotykam tylko prawego kciuka, to mnie strasznie boli. To ze względu na to, że jak wtedy wzięłem te śmietniki do kibicowania, to nie trafiłem ze szytem w śmietnik, tylko palcem, no i cóż, niestety. Palec trochę uległ zniszczeniu. Johan Cabaye. Dobra, Cabaye. Zawodnik, który naprawdę bardzo mi się przyjemnie grał w FIFA 14, ale uwaga, bo teraz jest tutaj zdecydowanie możliwość na Sweatiego gola. Sweat! Uuu, ale nasza obrona tutaj teraz pokasowała gościa. Nie ogarnę, co się dzieje. Tak go zdetronizowaliśmy. Dobra, Castillo. Na skrzydle elegancko. W ogóle, wracając jeszcze do PGA, rozmawiałem z czwórką facetów, gdzie praktycznie rozmawialiśmy przez ponad pół godziny, to już na sam koniec jak się mieliśmy zwijać, i oni mi doradzili, żebym zaczął, spróbował nagrywać grę Shadowplay od GeForce'a. Więc jeżeli widzicie różnicę, że nie ma żadnego zacięcia, że obraz jest zdecydowanie gładszy, tak, to jest zasługa moich widzów, naprawdę panowie, bardzo wam dziękuję. Przy okazji, gdy się kiedyś spotkamy, stawiam wam piwko po prostu za to, co zrobiliście, bo poprawiliście jakość całego mojego kanału. Bo teraz nie będę miał już żadnych ścięć, bo kwestia jest taka, że ja nienawidzę nagrywać Frapsem. Fraps strasznie zżera RAMu, Fraps strasznie zżera pamięci, karty graficznej, wszystkiego. MSI Afterburner był o tyle fajny, że strasznie malutko zżerał wszystkiego, ale nie wykrywał większości gier, więc przy FIFA 15, jak ją nagrywałem, musiałem nagrywać pulpit, a w rzeczywistości dopiero później ściągać z pulpitu obraz FIFA 15, co było naprawdę uciążliwe. A GeForce Shadowplay, naprawdę on niczego mi nie obciąża praktycznie. No, ja gram sobie teraz w tym momencie tak, jakbym sobie grał normalnie. To jest naprawdę super. I mogę tutaj sobie praktycznie robić wszystko, a tryb cienia jest po prostu genialny. Na Facebooku ostatnio dodałem całą ładną bramkę, którą strzeliłem Adrianem Ramosem po asyście Maxima. Jest kwestia taka, że gdy strzelisz jakąś fajną akcję, a nie musisz mieć całego czynnego nagrywania, włączasz sobie, w moim przypadku jest to F10, jest to tryb cienia. I ci ostatnie 5 minut, to co się działo na obrazie, no chyba, że sobie wybierasz 10 minut, jak tam chcesz, ściąga ci to, co miałeś na obrazie. No to jest coś pięknego, zrobisz jakąś niesamowitą akcję w jakimś FPS-ie, jakiegoś trickshota, strzelisz niesamowitą bramkę, ale zapomniałeś włączyć nagrywania w FIFA.
klikasz F10 i Shadow Play umożliwia ci strzelić wszystko. Może strzelić wszystko. Nagrać wszystko. To jest piękne. Naprawdę. GeForce, propsy dla was za to. Propsuję. Dobra, my tu gadu, a przydałoby się coś strzelić. A Boże, kto to strzelał za pata? Chyba tak, beznadziejnie. Dobra, damy sobie grę z kontry. I Guarin elegancko. W ogóle Guarin jest takim zarąbistym zawodnikiem od bodajże 3 FIF, że on się nadaje na każdą pozycję, jeżeli chodzi o pomoc. Zagra ci i na prawej pomocy, i na lewej pomocy, i na środkowym pomocniku defensywnym, i na SPO, i na SP, która jest jego nominalną pozycją. No normalnie człowiek cyrk, człowiek... Tu masz ten... Jam Medway powidło, wszystko masz w Guarinie, naprawdę. Jeżeli sobie składacie skład z Kolumbii, bądź Serie A, bądź lubicie jakąś hybrydę, robicie jakąś hybrydę, przepraszam, to śmiało uderzajcie sobie i inwestujcie sobie w Ibarbo i Guarina. Naprawdę, tym bardziej, że ci zawodnicy będą mieli sobie złote połączenie ze względu na to, że są z tej samej ligi i tej samej narodowości. Dobra, tutaj Renteria do środku na Guarina! Fuck! Bramkarz naszego przeciwnika na posterunku. Dobra, przydałoby się strzelić na 3-1, żeby być bezpiecznym. Ale nasz przeciwnik się coraz bardziej tutaj ożywił, co mi się nie podoba. Dobra, Ibarbo! No co to ma być za strzał? Ja się pytam, Wysy z YouTube'a się pytam. Wysy z FIFA, sorry, Wysy z FIFA. W ogóle czekam, aż ktoś stworzy fanpage Wysy z FIFA i będzie tam mój ryj, jak jestem Wysy. No po prostu na to czekam, jak rzucił Viber randomowo w tym, żeby ktoś stworzył fanpage hashtag kocham Nexioma, to 5 minut później po dodaniu specjala się pojawił fanpage hashtag kocham Nexioma. Więc teraz czekam, aż ktoś zrobi fanpage Wysy z FIFA i tam będę ja. No ale dobra, cóż, Ibarbo. Wow, fuck! Co? Wybiegł z linii! Jak ciul! Skubaniec. Dobra, przydałoby się naprawdę coś strzelić, bo jest 82 minuta, my napieramy przez całe spotkanie i się robi coraz mniej ciekawie, bo nasz przeciwnik nas napiera. A tak się kończy, takie sytuacje się kończą zazwyczaj tak, że strzelamy nam w 90 minucie przeciwnik. Co?! Nie, no ty tego... Nie, no nie wierzę! Co nie? Bo on nie wierzy w ciebie, chłopie stary. Elegancko Ibarbo! No kurna, czemu my nie możemy trafić? Zaraz się zdenerwuję, po prostu pieprznę, już nie będę się bawił żadną finezją, żadnym LT, po prostu pieprznę, zwykłe, tradycyjne B i zobaczymy, może wtedy wyjdzie. A chwila, bo teraz po tym patrzył, jakoś dziwnie zmienili strzały. Wow, jak to blisko było! I Barbo! Ty skurczybyku, jednak jesteś normalnie... Dobra, 5 minut doliczone, a jakżeby inaczej, bo w FIFA to jest tylko 5 minut, Laku nawet dodał posta, gdzie rozpoczął mecz w karierze i była druga minuta, a gościu już czekał z tabliczką przygotowaną z 5 minutami, naprawdę, o fuck, to jest to, o czym mówię. Nie no, jasna dupa, naprawdę! Nasza obrona, w ogóle moja gra w obronie to jest jakaś kpina, naprawdę? Cika chuj, 90 minuta. Masz jedną szansę, żeby nas uratować. I to jest ona. Miałeś zrobić ruletkę. Nie, no jak przegram już ten mecz, to się zabiję. Nie no, czemu ty nie użyłeś tego pieprzonego B? Ja pierdzielę. Nie mam pytań.